Mam tutaj długą, piękną rabatę, którą trzeba będzie powoli obsadzić. I chociaż jest początek grudnia, oczywiście przystępuję ochoczo do sadzenia. To jest krzew. Na początku myślałam, że jest to krzew, ostrokrzew kolczasty, choć mini. Ale gdy podeszłam bliżej, zobaczyłam, że jest to głogownik, odmiana Carp Rouge, bardzo piękny krzew, zimozielony. Jest to krzew, który świetnie nadaje się do formowania, do niskich żywopłotów, ponieważ nie rośnie on wysoki, tak około 1,5 metra. W zależności oczywiście od odmiany, są odmiany, które dorastają do 4 metrów, to jest odmiana nieco niższa i bardzo się cieszę, ponieważ dosyć łatwo można go rozmnażać przez sadzonki półzdrewniałe i o to też mi chodzi, aby go w przyszłości rozmnożyć, ponieważ kiedyś marzyłam o tym, żeby rozmnożyć więcej sadzonek bukszpanu i zrobić obwódki, ale niestety bukszpan jest piękny, zimozielony, podobnie jak ten krzew, ale niestety kocha go ćma bukszpanowa i to ćma, która kilka razy w sezonie atakuje. Jeżeli jesień się przedłuża, ta małpa potrafi zaatakować również i nawet tą późniejszą jesienią. Trzeba cały czas o bukszpan dbać, doglądać, posypywać i robić wszystko, żeby ćma bukszpanowa go nie zaatakowała. Natomiast głogownik uchodzi za bardziej odporny na szkodniki, na choroby. Jest bardzo piękny, zimozielony. Lubi miejsca słoneczne, ciepłe, zaciszne. I tutaj właśnie takie miejsce jest. Więc będę go sadziła jako pierwszy krzew w grudniu. Choć oczywiście to nie będzie koniec. Będą jeszcze następne. Oczywiście jeżeli tylko pogoda mi pozwoli. Chodźmy, będziemy sadzić. Nie bój się, chodź, czego się wystraszyłaś? Wierna towarzyszka po ogrodzie oczywiście jest zawsze razem ze mną. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie zamarznięte. Dlaczego? Dlatego, że jest gruba ściółka, są tutaj zrębki drzewne, więc myślę, że uda mi się bez problemu wykopać dołek na roślinę. Rzeczywiście ziemia jest niezamarznięta, można z łatwością tutaj wykopać. Teraz sprawdzam, czy zmieści się już tutaj. Myślę, że tak, bardzo dobrze. Tylko zanim tutaj posadzę, rozluźnię oczywiście korzenie od dołu. I zobaczę, czy uda mi się nalać wodę ze zbiornika na deszczówkę, czy nie jest zamarznięta. A jeżeli woda tutaj jest zamarznięta, to przeniosę spod schodów, bo tam woda nie zamarza. Chyba, że rzeczywiście są bardzo silne mrozy, ale i tak też te zbiorniki można tam zabezpieczyć. Chodź, Mimi, bo przewrócisz statyw. Chodź tu, kocie, chodź. Chodź, malutka, idziemy po wodę, chodź. Udało mi się jeszcze pełne wiaderko wody nalać ze zbiornika, czyli woda nie jest zamarznięta. Teraz tutaj nasypię tą ziemię z powrotem. Ponieważ krzew jest młody, więc zabezpieczę korzenie tą ściółką, która tutaj była i zrębkami drzewnymi, tak żeby ochronić roślinę. Jeżeli okaże się, że będzie zimno, to trzeba będzie ją jeszcze przykryć dodatkowo agrowłókniną, ponieważ to jest roślina świeżo posadzona. Pierwszy rok wystraszyłam się dla sąsiadów. Tak wygląda krzew, który tutaj posadziłam. To jest głogownik Carp Rouge. Bardzo piękny krzew.
Młode liście są takie czerwonawe, natomiast te starsze są zielone i rzeczywiście przypomina on ostrokrzew. Jest świetnym krzewem, tak jak powiedziałam wcześniej, na żywopłoty, nadaje się formować i jest dosyć odporny na różne choroby i szkodniki.